Mm. Jestem. Witajcie, moi drodzy, tu Jasnowidz Kamil, wizje w punkt. Witam Was bardzo serdecznie na naszym kanale. W poniedziałek pani Nancy Fezer szefowa niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zapowiedziała, że od 16 września zostaną wprowadzone tymczasowe kontrole na wszystkich granicach lądowych Niemiec początkowo chyba jak z tego co pamiętam na okres 6 miesięcy. I nasz premier pan Donald Tusk skomentował we wtorek to między innymi takimi słowami. De facto, że jest to de facto zawieszenie strefy Schengen na dużą skalę. Polska w odpowiedzi na decyzję Berlina zamierza podjąć pilne konsultacje z innymi państwami dotkniętymi też tymi zmianami, bo wspólnie trzeba jakieś no, rzeczy wypracować, tak? działania na forum Unii Europejskiej. Co ciekawe, kochani, dokładnie trzy lata temu. W 2021 przewidywałem, że właśnie nadejdą czasy, gdy Niemcy zaczną się nacjonalizować, o to tak mówiłem, gdy powrócą m.in. kontrolę na granicach, a wszystko to wydarzy się w stosunkowo krótkim okresie przed wielkimi globalnymi konfliktami, tak mówiłem. I dziś widzimy jak. Te wizje stają się naszą rzeczywistością. Zamykanie niemiecko-polskiej granicy i powroty kontroli granicznych po stronie niemieckiej to jest tylko część obrazu. Bo warto zwrócić uwagę, że Niemcy, nazwijmy to tak w cudzysłowie, brunatnieją na naszych oczach. No bo jest tam wzrost popularności partii AFD, Alternative for Deutschland, oraz jej coraz większe wpływy na niemiecką scenę polityczną. Jest to wyraźny znak, że nacjo, no właśnie, nalizm w Niemczech znowu niestety przybiera na sile. To wszystko, o czym mówiłem kilka lat temu, teraz się urzeczywistnia. Więc moje wizje z 2021 roku potwierdzają się, a to, co kiedyś wydawało się, wręcz można powiedzieć, taką odległą prognozą. Moją dziś jest faktem, który obserwujemy w realnym, w realnym czasie. I też inna sprawa. Już w nocy, ze, środu, ze środy na czwartek miniony, nad Polskę nadciągnie potężny nisz, który wcześniej przyniesie silne śnieżyce w Alpach, przyniósł ulewne deszcze w Austrii, w Czechach. Jak informują synoptycy z portalu. Fani pogody, w czwartek rano ten zasobny wilgoć niż będzie blisko południowych granic Rzeczpospolitej, co oznacza dla nas po prostu masowe, wielkie, intensywne opady deszczu. Pan Paweł Staniewski z IMGW, przepraszam Staniszewski z IMGW, podkreśla, że deszcz zarówno ciągły, jak i przelotny będzie padał w całym kraju aż do niedzieli. No, niestety, to dopiero początek. Od piątku dojdzie również bardzo silny wiatr, który, jak to mówią, na zachodzie kraju może osiągnąć porywy między, z tego co pamiętam, 50 do 70 km na godzinę. Na południowym zachodzie ma być 80-90, a to z pewnością może wyrządzić, kochani, wielkie szkody. NGW. Ostrzega, że w niektórych regionach, jak np. Dolny Śląsk czy Opolszczyzna, może spaść do ponad 200 litrów wody na metr kwadratowy. No to przyniesie realne ryzyko powodzi i wielkich zalań. W takich sytuacjach, intensywne opady mogą wręcz zdemolować pola uprawne, będą bardzo zalane. Co ciekawe, kochani, ja o tych zagrożeniach mówiłem już wcześniej, namawiając rolników w swoich audycjach, by zamiast nieustannych strajków, które wtedy miały miejsce, jak o tym mówiłem, zainwestowali w odpowiednie ubezpieczenia, bo przydadzą im się. Ostrzegałem, że nadciągną zniszczenia. Moje prognozy o tornadzie nad nowosądeczyzną z 2021 roku spełniły się co do kilometra. Dokładnie wtedy wskazałem obszary, miasta, wsie przez które przeszła wielka trąba powietrzna. To jest bardzo dobrze udokumentowane faktem, faktami na moim kanale tutaj. I również w tym roku ostrzegałem o nadchodzących zalaniach, o powodziach, które teraz jak widać w pełni się sprawdzają. Ja zachęcam panów, państwa rolników, by kierowali się roztropnością i naprawdę nie marnowali czasu na jakieś inne rzeczy, a zamiast tego słuchali. Tutaj, naszego kanału, bo jak widzicie, moje wizje, jak się okazuje, mogą być także i dla panów rolników niezwykle pomocne, uprzedzając nadchodzące wydarzenia. No, tak jak teraz, po raz kolejny udało mi się, dzięki Bogu, przewidzieć, co nadejdzie, i to wręcz w punkt. I sprawdza się też bardzo, to jest ważne, chcę to podkreślić, kochani, moja niezwykle istotna wizja z 2020 roku, kiedy to yy, bardzo mocno, jasno wskazywałem, że na przepowiednie moją o otwieraniu wielkich wrót do trzeciej światowej, już wtedy mówiłem o trzech kluczowych frontach konfliktu, które zaczną się otwierać, a dziś, no, niestety. Mówię to z wielkim żalem, przykrością, widzimy, jak te wydarzenia stają się naszą rzeczywistością. A więc pierwsze wrota to wojna Rosja-Ukraina, o której mówiłem już w 2020, Ukraina zapłacze, powtarzałem 2021, i to trwa na naszych oczach. Kolejne to konflikt Iran-Izrael, który właśnie się rozwija. Ostatni z tych frontów obejmuje Syrię według moich wizji, Damaszek, Turcję, Rosję, USA, w to będą zamieszane. Chiny i to również nabiera tempa. W międzyczasie będzie Tajwan i inne rzeczy. To przepowiadałem. A więc przykładem potwierdzającym te, wiz te wizje jest na przykład między innymi niedawny atak Izraela na Syrię, o którym poinformowały syryjskie media państwowe. Izraelskie siły przeprowadziły nalot na cele w Muhafazie. Mu Muhafazie na Hanie, w wyniku którego zginęli cywile. Wydarzenia te wyraźnie wskazują więc, że te wielkie wrota, o których mówiłem, otwierają się jedne po drugich. W moich przepowiedniach podkreślałem, że ktoś bardzo stara się naprawdę wywołać trzecią wojnę światową i mam takie podejrzenie, że nie jest to do końca Rosja, choć ta bierze udział, ale raczej bardziej w reaktywny sposób. Kochani, moje wizje sprzed kilku lat sprawdzają się co do szczegółów. Od samego początku mówiłem o tych wydarzeniach, które teraz obserwujemy właśnie na arenie międzynarodowej. Rosja, Iran, Izrael, Syria, USA, Chiny wszystkie te kraje są teraz zaangażowane w coraz większe, liczniejsze, yy, eskalujące konflikty. No i Ukraina. To, co przepowiadałem jako wielkie wrota, zobaczcie, stopniowo się otwierają, tak? prowadząc świat w kierunku globalnego kryzysu. Ja zachęcam, by uważnie obserwować te wydarzenia, bo zobaczcie, te moje wizje z 2020, 2021, 2022, 2023, nie tylko okazały się trafne, ale one mogą pomóc nam wszystkim zrozumieć, co nadchodzi. Dzisiaj, kochani, jednak, audycja związana jest z małym chłopcem, jasnowidzem, niezwykle znanym na wschodzie, w, na Ukrainie, w Rosji, Sławik Kraszennikow. Ten chłopiec, swoją mamusią, ale posłuchajcie historii o tym małym proroku. Sławek Sławomir Kraszennikow, Sławik Kraszennikow. Posłuchajcie. Jakby to dać, żeby tu wszystko ok. Może spróbujemy w ten sposób. Mam nadzieję, że będzie to słychać. Jego niezwykła historia. Sławik Kraszennikow. Mały Jasnowic i jego niezwykła historia. Sławik Kraszennikow to postać, która w ostatnich latach zyskała w Rosji duże zainteresowanie zarówno wśród wierzących. Jak i osób zainteresowanych fenomenami nadprzyrodzonymi. Jego niezwykłe zdolności jasnowidzenia i prorokowania sprawiły, że stał się jednym z najsłynniejszych młodych mistyków w kraju. Urodzony w 1982 roku, chłopiec z małego miasta w Rosji, zanim odszedł w wieku zaledwie 11 lat, zasłynął jako cudowne dziecko, które. Przepowiadało przyszłość i kontaktowało się z innymi światami. Dzieciństwo i początek niezwykłych zdolności Sławik urodził się w mieście Czelabińsk, a jego historia, opowiadana przez matkę i świadków, jest pełna niezwykłych zdarzeń. Od najmłodszych lat przejawiał niezwykłą wrażliwość duchową. Jego matka, Walentina Kraszennikowa, twierdziła, że od trzeciego roku życia zaczął mówić o rzeczach, które wykraczały poza rozumowanie dziecka, o śmierci, niebie, duszach zmarłych i Bogu. Jego rodzina, początkowo zaskoczona, zaczęła zauważać, że chłopiec ma zdolność widzenia rzeczy, które dla innych pozostawały ukryte. Według relacji, Sławik miał dar jasnowidzenia. Twierdzono, że potrafił diagnozować choroby ludzi, których nigdy nie spotkał, oraz przepowiadać, Wydarzenia, które miały się dopiero wydarzyć. Opisywał przyszłe katastrofy, wojny i zmiany na świecie, które miały mieć miejsce po jego śmierci. Jego zdolności były traktowane poważnie przez wiele osób, które przyjeżdżały do niego po pomoc i rady. Przepowiednie i prorocze słowa Sławik Kraszennikow miał wiele przepowiedni dotyczących przyszłości świata. Przepowiadał katastrofy naturalne, wojny i globalne kryzysy, które miały dotknąć ludzkość w nadchodzących latach. Chłopiec mówił, że świat czeka wiele trudnych chwil, ale podkreślał, że nadzieja leży w wierze i modlitwie. Wierzył, że poprzez nawrócenie i duchowe odrodzenie ludzkość może uniknąć najgorszych katastrof. Jedną z najbardziej znanych jego przepowiedni była wizja o wielkiej wojnie, która miała wybuchnąć w przyszłości przepowiadał, że konflikt ten będzie miał zasięg globalny i przyniesie ogromne cierpienia. Jednocześnie wzywał ludzi do duchowej mobilizacji, modlitwy i pojednania. Mówił, że miłość i pokora mogą ocalić świat przed zagładą. Sławik mówił również o zmianach klimatycznych i kataklizmach, takich jak trzęsienia ziemi i powodzie, które miały wstrząsnąć ziemią. Wiele z tych wizji wyprzedzało współczesne dyskusje na temat globalnych zmian klimatycznych, co budziło zdumienie u osób słuchających jego słów, przekazy o miłości i duchowej mądrości. W swoich przesłaniach Sławik nie skupiał się jedynie na przyszłości świata, ale również na codziennych wartościach, które jego zdaniem były kluczem do dobrego życia. Podkreślał znaczenie miłości, współczucia i troski o drugiego człowieka. Mówił, że ludzie powinni dążyć do pokoju i zrozumienia, unikać nienawiści i egoizmu, ponieważ te uczucia niszczą duszę. Jednym z jego najbardziej poruszających przesłań było to, że każdy człowiek ma możliwość zmiany swojego losu poprzez życie w zgodzie z boskim planem. Przekonywał, że modlitwa, wiara i dobre uczynki są kluczowe dla zbawienia, a miłość do bliźnich najważniejszym elementem życia duchowego. Wpływ duchowy Sławik Kraszennikow mimo swojego młodego wieku odgrywał rolę duchowego przewodnika. Jego życie i przekazy były silnie związane z religią prawosławną, a jego prorocze słowa często dotykały spraw duchowych. Chłopiec mówił o życiu po śmierci, podkreślając znaczenie wiary, pokory i miłości bliźniego. Wielu jego zwolenników wierzy, że miał kontakt z aniołami i świętymi. Co ciekawe, Sławik przepowiedział także swoją własną śmierć. Zmarł w 1993 roku na Białaczkę. Jednak jeszcze przed śmiercią mówił, że po odejściu będzie mógł nadal pomagać ludziom, kontaktując się z nimi w snach lub za pomocą modlitwy. Wielu jego wyznawców do dziś uważa, że sławik nadal działa jako duchowy przewodnik, pomagając tym, którzy się do niego modlą. Legenda po śmierci. Po śmierci sławika, kraszennikowa jego matka i bliscy zaczęli rozpowszechniać jego nauki i przekazy. Zostały one spisane w książkach, a pamięć o nim jest pielęgnowana przez wiernych z różnych regionów Rosji. Wielu uważa go za świętego, chociaż rosyjski kościół prawosławny nie uznał oficjalnie jego kanonizacji. Sławik stał się postacią, wokół której narosło wiele legend. Relacje osób, które miały z nim styczność, mówią o cudownych uzdrowieniach, przepowiedniach, które się sprawdziły oraz o duchowym wsparciu, jakiego doświadczały od chłopca. Jest on symbolem nadziei i wiary. Nadprzyrodzone moce w kulturze rosyjskiej. Dobrze. Kochani, a jedną rzecz chciałbym bardzo mocno podkreślić. Chciałbym mianowicie podkreślić, że w internecie krąży wiele informacji e, przypisywanych Sławikowi Kraszenikowi, a także publikacji na jego temat. Ale ja przygotowując się do tej audycji, jak do każdej innej, dogłębnie, z wielką starannością, z pełnym szacunkiem dla Was i z takim poczuciem, że no, szkoda Waszego czasu, gdybym nie był przygotowany, ja poczułem, że prawda o tej postaci i te rzekome Jego słowa są wymieszane prawdziwe z nieprawdziwymi. Jako Jasnowiec ja wyraźnie to odczuwam, dlatego kochani zobaczcie, ja postanowiłem nie cytować tu żadnych wypowiedzi, chociaż często przytaczałem słowa wcześniejszych wizjonerów, których brałem na tapet, jak pan Alois Irmer, jak ym, osowiecki, jak ojciec Czesław Klimuszko. a w tym przypadku jednak nie jestem w stanie oddzielić plew od nieplew, prawdy od fałszu. Ale no, nie chcę powielać jakichś nieprawdziwych informacji, więc oszczędzę Wam i sobie, oszczędzę nam tego. W związku z tym, co więcej, ja czuję, że wręcz rosyjska propaganda mogła, a nawet tak było, wykorzystać tę postać, przypisując jej słowa, które służą szerzeniu ich narracji. A dziś, trzymając zdjęcie tego chłopca będę przekazywał Wam wizję przyszłości, wizje, które poczuję w tym momencie, jakby płynęły od Niego samego. A więc zapraszam Was do wysłuchania tego, co On ma nam do przekazania z pełnym, otwartym Waszym i moim umysłem. Zaczynamy. Sławik Kraszynników. Co masz do powiedzenia, Sławiku? Mm. O, te oczy aż świdrują o czasach przyszłych. Przyjdą czasy, w których ludzie, którzy odwrócili się od Boga, tracąc wiarę w Jego moc i mądrość, będą powracać, będą żyć tak, jak Bóg, by nie istniał, najpierw tłumacząc sobie, że świat został stworzony po to, aby cieszyć się rozkoszami i przyjemnościami. Fałszywi nauczyciele, pod pozorem postępu, będą głosić, że Bogu nie zależy na wstrzemięźliwości, postach czy pobożnym życiu. Z czasem jednak, Wielu z tych ludzi, widząc, jak świat pogrąża się w chaosie, zacznie ponownie szukać Boga. Ale nie znajdą go w kościołach, nie znajdą go w cerkwiach ani zborach. Będą tego szukać z tęsknotą, bo życie stanie się coraz trudniejsze. Wartości duchowe, które kiedyś odrzucili, okażą się jedynym ratunkiem w ciemności. Polska. Wasz kraj, choć i ona odwraca się od Boga, wciąż pozostaje jednym z najwierniejszych krajów w Europie. Choć wielu Polaków porzuciło wiarę, to jednak w wpłonie w ich sercach iskra, która pozwoli przetrwać najtrudniejsze, najcięższe próby, które zbliżają się. Bóg oszczędzi Polsce losu, który spotka inne narody. Nie pozwoli, aby znów zwróciły, wróciły czasy obozów, pracy i niewolnictwa. Polska, mimo swoich wad, podniesie się silniejsza. A na wschodzie, w Rosji również przyjdzie czas nawrócenia, kiedy ludzie będą cierpieć bardziej niż teraz, gdy zrozumieją, jak fałszywe były ich nadzieje. Powrócą do Boga, szukając u niego schronienia i pocieszenia. Wtedy, w najtrudniejszych chwilach, narodzi się w nich pokora i nowa duchowość. On mówi: Ale nie zapominajmy o siłach, które działają w ukryciu. Antychrystów jest trzech: jeden z nich rządzi w Chinach, drugi w Rosji. A trzeci, choć jeszcze się nie ujawnił, również planuje swoje kroki. Oni, wszyscy trzej, tworzą złowrogą trójcę, która dąży do zapanowania nad światem. Ich celem jest osłabienie wiary w Boga i w ludzkość, osłabienie, rozproszenie narodów i pogrążenie świata w ciemności. Lecz na końcu, mimo wszystko, Przeciwności będzie dużo, to ci, którzy wiernie trwają przy Bogu, wyjdą z tego zwycięsko. Tak poczułem i tak mówię. Nie chcę o Bogu. Mów o losach świata. Ameryka. Nad Ameryką zawisła kara, jakiej nigdy dotąd ona nie doświadczyła. Czasy dobrobytu wkrótce przeminą. Ojej, zobaczyłem ludzi, kochani, którzy żyją w luksusie, ale będą szukać zaraz chleba po śmietnikach. Zubożeją tak. Że będą zmuszeni błagać o pomoc z zewnątrz. Europa, która dziś patrzy na Amerykę z nadzieją, jak na potęgę, będzie musiała ona przyjść z pomocą. A wy. W Polsce dożyjecie tych czasów, zobaczycie jak świat się zmienia, i choć nie będzie to łatwe, Polka, Polska stanie się nową Ameryką świata. Nie za sto lat, ale za kilka lat. To tutaj będzie biło serce przyszłości, to tutaj ludzie będą szukać nadziei, ale zanim nadejdzie ten czas, wojna zapuka do drzwi. Nie po to, aby zniszczyć, lecz aby obudzić. Wojna będzie ostrzeżeniem, aby świat się opamiętał, aby ludzie zrozumieli, że bogactwo i potęga nie są wieczne. Polska, choć ucierpi, wyjdzie z tej prośby silniejsza, z tej próby i będzie przykładem dla innych narodów Europy. Przyjdą czasy, gdzie ludzie będą potrzebować wiary i jedności? Sławi Kraszenko. Te oczy aż świdrują mnie. A wkrótce. Co się wydarzy? Wkrótce wydarzy się coś. Czego nie można zatrzymać, ani czego nie można przewidzieć w pełni. Coś tak wielkiego i silnego, że jego blask oślepi, a siła przyniesie ogromne zniszczenia. Wiele osób będzie ofiarą tej tragedii, a to wszystko stanie się przez chęć odwetu. Zemsta nigdy nie prowadzi do dobra. To będzie czas, kiedy złe siły będą dążyć do rozłamu i do chaosu. Polska jednak pozostanie nietknięta, ale narody, które są przy Was, które są obecnie w konflikcie, one będą cierpieć boleśnie. Ukraino, 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 kiedy Twoja matka orantka, symbol Twojej siły i potęgi, pęknie na pół, będzie to znak, że znajdziesz w sobie moc, aby powstać na nowo, choć nie bez trudności. Jeśli jednak pęknie na trzy części, powstaniesz, ale potem znów napotkasz upadku, a twoja przyszłość będzie pełna wyzwań. Jeśli zaś orantka matka w proch z tego soboru jaśniejącego w proch się obróci, twoja przyszłość jest zupełnie niepewna. Dlatego miej w sercu wiarę, a nie urazę. To wiara i pokora pomogą ci wygrać i przetrwać, a niechęć odwetu. Tylko one mogą przynieść prawdziwe odrodzenie. Sławik Kraszenikow. Proroctwa Sławika Kraszenikowa za świata. Te oczy aż świdrują mocne. Źle wizja dla Polski. Co? Polsko. Polsko, przygotuj się, bo nadchodzą goście. Ale nie będzie to wizyta, jakiej byśmy oczekiwali. Wkrótce poczujemy wielki podmuch, tak silny, że znikną ludzie, zwierzęta, a domy legną w gruzach. Świat niestety nie chce słuchać ostrzeżeń. Gdy Antychrys zasiądzie na swoim tronie, w tym pokoju, wskaże miejsce, które ma być. Tak. Jednak zamiast upadku. Nastąpi rozpad. To, co nadchodzi, ominie Polskę, ale dotknie inny kraj. Widzę rozłam, widzę podział, a potem nastanie glo... globalna cisza. Na horyzoncie widzę mapę Polski, jakby w niej tkwił klucz co do tego, co ma nadejść. Bardzo mocno, aż się zastanawiałem, dwa razy przerwałem, poczułem słowa rozpad i i rozszczelnienie, rozpad i rozprężenie jakby i widziałem jakby atomy się uderzały w siebie, wielka energia to ja by widziałem jako mówić to nie przekaz z niego dobrze, ja mam gdzieś mapę Polski wezmę, na razie ze Sławy, Sławka yy, Sławika yy, Kraszennikowa ja yy, kochani yy, nie chcę czytać poczekajcie chwilę na razie nie Mam mapę. Wezmę mapę Polski. Bardzo oczy, czy mocne, bardzo świdrujące, ale zwróćcie na to uwagę. Bardzo. Bardzo. Polska. Będzie słowo, takie mi przychodzi. Rozpad i rozszczepienie, uwolnienie i rozszczelnienie. Nie rozumiem tego. Ale to się w powietrzu wydarzy, o co chodzi. Samolot biały leci, upuszcza i jest rozpad. O Panie. Jest. Dalej czuję energię tego słowika Kraszenikowa. Dalej czuję energię tego chłopca. To jest. Jejku. Polska. Polska. To było przerażające. Nad Ukrainą przeleci, ale też upadnie coś. Jakby rakieta, jakby coś. Może nawet dwie. Będą takie szybkie, jakby, jakby kochani, nieuchronne, ale one, tak jak powiedziałem, nie dotkną ziemi, jakby zawiesły, rozpadną się w powietrzu, jakby zatrzymane przez jakąś siłę, której nie umiem zrozumieć. Wielki podmuch później nastąpi, który zniszczy wszystko po drodze, co stanie na tej drodze. I coś się roztrzaska, coś się rozpadnie, tak? Nikt nie będzie wiedział dlaczego. Ludzie będą. Leżeć na ziemi, ale nie martwi. Z ubraniami zawiniętymi, do góry, jak, jakby porwani przez huragan. Fala przeszła, ale ślady po zostaną bardzo. I w Polsce, i w Czechach. Będzie w Rumunii, ol... zapanuje panika. Ludzie będą bali się, bo to będzie tak blisko Polski. Ale poczułem, że w Rosji będzie ogromna radość. Jakby triumf, jakby to, to, co się wydarzy, było dla nich triumfem Polska, a my będziemy przerażeni. Będziemy czuć, że. Ja czuję, że to jest blisko. To się wydarzy. Ja czuję, że ludzkość będzie wstrząśnięta, doszczętnie. Panika rozprzestrzeni się po całej Europie. I ja czuję, że to najdaje gdzieś szybciej, jak my wszyscy myślimy. Ja czuję, że to wydarzenie jest nieuniknione, że ono jest zapisane, jakby powiedział Edward Casey. Wspaniały amerykański w kroika Hakaż, Polska co dalej. Polska. Do Polski za zaczną napływać Ukraińcy. Tutaj ta, ta część Polski będzie wręcz zalana Ukrainą. Ukraińcy, tłumy ludzi będą uciekać przed czymś, co wydarzy się w powietrzu, czego nie dało się zatrzymać, czego nawet się bano zestrzelić. Twarze pełne strachu, niepewności, jakby widzieli, jakby coś widzieli, albo jakby dla nich się spokojne życie skończy. Granica Polski ona się zapełnią nie ramię, a, a chaos zacznie przenikać przez nasz cały kraj. To czuję bardzo mocno. Bardzo mocno, i Polska. Poczekajcie, ja sobie to nałożę na Polska. Mapa Polski. I przez moment mi się przeszłość pokazała i przyszłość. Był w Polsce ten pan Blinken, nie? On jest chyba amerykańskim sekretarzem stanu. Gdzie co poczułem? A ja wręcz słyszałem rozmowę jego. Oni wiedzą, że to jest bardzo prawdopodobne, że to się wydarzy. Oni też podejrzewają, że są nasłuchiwani przez Chiny. Dlatego on odwiedził Polskę, odwiedził Kijów. Ta wizyta nie była przypadkowa pana Blinkena. Oni wiedzą, że zbliża się coś, o mówię o Ameryce, coś, czego nie da się już powstrzymać. On poinformował naszych przywódców, że Polska będzie musiała stanąć w obliczu wręcz ogromnej fali migracyjnej, jakiegoś potencjalnego zagrożenia. Że to jest, że. I on opowiadał, że to może być związane z atomem. On to powiedział wprost. Ta obecność jest sygnałem dla naszych rządzących, że coś naprawdę niedobrego wisi nad Polską w powietrzu. To bardzo mocno poczułem. Bardzo mocno poczułem. Słuchaj, jeszcze raz, i słowa musicie się przygotować, i słowa w Bogu wielu znajdzie nadzieję, zarówno w Polsce, jak na Ukrainie. Pamiętaj, Rosja się nawróci. Długo nie będziecie czekać. Proszę. Polska. sobie coś tylko zapiszę, dobrze? Ja tego jeszcze nie powiem. Ja to będę miał w pamięci. Krzyk, krzyknikiem. Widzicie coś. Miałem takie odczucie, że ktoś czegoś nie dopatrzył w relacjach z Rosją. Jakieś będzie obwinianie w Europie. Może się przymyka oko na zbyt wiele. Miałem takie odczucie, że coś będzie nazywane błę, błędem dyplomacji, którego nie zauważono, tego jednego kroku, który teraz będzie prowadził za niedługo do ogromnych problemów. Bo te wydarzenia, które nadchodzą, przyniosą Polsce też kłopoty, choć nie za, bezpośrednio będą nas dotyczyć, ale pośrednio. Miałem takie odczucie, że konflikt, którego tak niby starano się uniknąć, on będzie naprawdę wisiał nad Polską. Nad nami jak ciemna chmura, i ludzie zaczną niedługo w Polsce tracić spokój, to się wydarzy. I mam takie wielkie odczucie, że mogło być inaczej, że ktoś czegoś nie przewidział, nie przepowiedział, nie miał intuicji wśród tych polityków. Czemuś Polska zaraz będzie musiała stawić czoła, to nadchodzi. Tak bardzo mocno, kochani, to naprawdę poczułem, Polska. Dziękuję temu chłopcu, że z jego oczu mogłem to wyczytać. Koniec przekazu. Dobrze, to nie dotknę już. Co dalej czuję? Coś latało nad Polską. To miało śmigła. To jest obraz z przeszłości. I z teraźniejszości. To miało śmigła. Raz, dwa, trzy, a może cztery? Raz, dwa, trzy, cztery. Widziałem. I taki dźwięk wydawał. Taki mocny. było... Mi się kojarzy flaga amerykańska. Widzicie? Ktoś się do czegoś szykuje. Te maszyny, które widziałem w wizji, nie wiem co to jest. One nie były przypadkowe. Tu. Taki blinken tu nie był przypadkowy. Kiedy patrzyłem na mapę Polski, wyraźnie widziałem, że USA do, do, do czegoś nas szykują. Nie wiem co to ma znaczyć na razie. No naprawdę nie wiem, ale coś się. Coś jest przed nami. Powinienem wziąć Rosję, poczułem Rosję. Ale na Ukrainie. Poczekajcie. Kiedy patrzę na mapę Polski, patrzyłem. Ja widziałem wyraźnie, że USA szykują się do czegoś wielkiego. Pokuszę się o takie stwierdzenie, które mi się na myśl nasuwa. Od rana dzisiaj. Statki na morzu, ale to jest Ukraina, i ludzie, i to są Rosjanie, kojarzę, na Ukrainie, I nadlatują bombowce, które właśnie tak robiły, tak, taki dźwięk mechaniczny, i zrzucają coś, bombardują w odpowiedzi na coś. A teraz, jak patrzyłem na mapę, miałem wrażenie, że nasze władze do czegoś się szykują, że szykowane są plany na coś, na dwa wydarzenia: pomoc humanitarna Ukrainie i działania amerykańskie na Ukrainie. Ale nikt o tym nie mówi. Czuję, że jakiś strach zbliża się do Polski, że politycy boją się przed odwetem Rosji. Ale kiedy to nadejdzie, ludzie będą sobie zadawać pytanie, a po co nam to było? I ten przejdzie przez całą Polskę. Miałem obraz pana Donalda Tuska, naszego premiera, który powie właśnie, a po co nam to było? To będzie pytanie, które bardzo mocno zabrzmi w wielu domach w całej Polsce. Strach przed odwetem, strach przed tym, co może nadejść. Powiedzą, no wiedzieliście, wiedzieliśmy że te działania mogą wywołać reakcje, której się obawialiśmy. To widziałem bardzo i czułem wyraźnie. Jakiegoś w Polsce poczułem, że będzie panować atmosfera niepokoju. I poczułem, że ludzkość w Europie zadrży przed tym, co nadejdzie. Że nikt nie będzie przygotowany, bo o tym się nie mówi, na to, co może się wydarzyć. A my w Polsce będziemy czuć, że odwet może być blisko, bliżej niż kiedykolwiek myliśmy. I to, że to może być odwet, odwet na nas, chociaż przecież myśmy nic Rosji nie zrobili. Na Polsce, a nie. Tu sobie coś zapisałem. My, do, my jesteśmy przed trudnym czasem. Rosja będzie chciała pokazać swoją siłę. Amerykanie później też odpowiedzą. Jeśli ktoś myślał, że konflikt na Ukrainie się zakańcza, to bym powiedział, mówi prawdę ale on się nie zakończy bez rozlania. Wiecie czego? Tak jakby dwie siły doszły do wniosku, że nie są w stanie zakończyć to drogą pokojową. Na miarę, nie wiem, pokoju. Tak poczułem. Bardzo mocno. Czułem, że jest jakieś takie. Politycy, politycy polscy czekają na coś. Chciałbym ostatnie słowa Spasznika, ale on już, już poczułem takie słowo koniec przekazu. Ja takie słowa miałem, jak czytałem, z ojca Czesława Klimuszko koniec przekazu. Jeszcze ostatnie coś o Polsce, słowo. Przygotowania w ukryciu, w tajemnicy, w sekrecie. Powiem coś takiego, co mi przyszło. Rosja milczy, ale jak. Wydarzy się coś, coś, co będzie naprawdę niepokojącego, to, wstrz... to za moment będzie. Świat wstrzyma oddech. Ja nie wiem, co to znaczy krótki czas. Wielki czas się zbliża, i ja mam takie odczucie: czas przyspieszył. Naprawdę czas przyspieszył. Jestem w szoku. Prawda. Dzieje się tak ciekawie. Słuchajcie, Ukrainie trzeba pomagać. I to nie ulega wątpliwości. Ale świat zapomniał, że Rosja jest krajem atomowym. Ja mam takie wrażenie, że to tego dotyczy. I niestety Rosja dokona kolejnej erozji tego złudnego, cichego pokoju, który jakiś przez 6 miesięcy ostatnich mam. Tak by się nic nie działo. Ale to już jest nasza wina. Bo może nie patrzyliśmy na to wszystko z odpowiednim dystansem. Kochani, w Europie Ukraina będzie obwiniana. Że poszła o krok za daleko. Ktoś powie z polityków, to nie będą Niemcy, ani Polska, będzie Francja, że przekroczono coś, co jaką strefę uważaną za nienaruszalną. Ale ja na razie nie chcę o tym mówić. Co sobie zapisałem tu. Musimy bronić Ukrainy. Ja to powtarzam. No, to jest nasz obowiązek. Ale my musimy też myśleć o naszym jutrze. A ja obawiam się, że niestety decyzje zostały podjęte poza naszym zasięgiem, polskim zasięgiem. No, szkoda. Czas, moim zdaniem, na pewno szykować się. Wszystkiego, wszystkiego dobrego.